Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z nietypowym przepisem na tosty. Będą to mianowicie tosty królewskie. A co to takiego? Tosty królewskie są to tosty z szynką, z serem, ale nie takie klasyczne, tylko obtaczane w jajku z dodatkiem śmietany. Smażone na klarowanym maśle, są naprawdę przepyszne. Kaloryczne co prawda, ale tak jak nazwa wskazuje, są to tosty królewskie, także nie musimy ich jadać codziennie, ale od Wielkiego Święta. Polecam Wam ten przepis, wypróbujcie, więc cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak zaczynamy! Do przygotowania tostów królewskich będziemy potrzebować oczywiście biały tostowy chleb. Ja mam tutaj czerstwy chleb, taki powinien być, taki z jednego dnia co najmniej. Masło, którym będziemy smarować tosty. Szynka drobiowa lub też wieprzowa, jaką lubicie. To już tutaj bez różnicy. Ser żółty, ja mam tutaj ser Gouda dojrzewający. Dwa jajka i 200 ml śmietanki kremówki. Na początek bierzemy sobie chleb. Musimy posmarować odrobinę masła. O, tak wystarczy. Drugą tak samo. To są bardzo proste tosty do zrobienia. Smakują naprawdę wyśmienicie. Tak w zupełności wystarczy. Teraz ja sobie zrobię z wieprzową szynką dwa plasterki. Teraz sobie skroimy ser. Ja mam ser dojrzewający Gouda, także parę plasterków sobie tutaj ukrojony. Jest bardzo taki wyrazisty. Możecie dodać tutaj każdy jeden ser, jaki lubicie, aby on się naprawdę fajnie tak rozpuścił. Tylko ja Wam polecam Gouda, bo Gouda ona ma taki fajny, wyrazisty smak. No i układamy na toście. Przykrywamy, odstawiamy na chwilkę. Mam tutaj wbite dwa jajka. Rozkłócę sobie je troszkę. No i dolewam śmietankę całutką. Mieszamy. Tak przygotowaną mieszankę odstawiam na chwilę i musimy sobie rozgrzać patelnię. Włączam patelnię. Musimy sobie rozgrzać. Ja mam tutaj masło klarowane i na tym będziemy smażyć. Taką solidną łyżkę rozpuszczam. Masło nam się rozpuściło, dobrze nagrzało. I teraz będziemy chleb obtaczać. Chwilę moczyć w tym jajku i w śmietance. Możemy chwilkę takie potrzymać, ale nie za długo. No, niech odcieknie troszeczkę. No i wkładam bezpośrednio na tłuszcz. Teraz będziemy delikatnie sobie smażyć z jednej i z drugiej strony. Już nam się fajnie podsmażył. Teraz się przewrócę na drugą stronę. I smażymy z drugiej strony. Tak, tost już jest upieczony. Teraz sobie odkładam na ręcznik papierowy. Mam przygotowany. I musimy go troszeczkę odsączyć z tego tłuszczu.
Tak, moi drodzy, prezentują się już skończone tosty królewskie. Mam nadzieję, że ten krótki przepis na śniadanie i nie tylko na wspaniałą, ciepłą przekąskę spodoba Wam się. Wypróbujecie go. A ja tym przepysznym akcentem żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia! Pa! Thank you.